Dobra. Bratwo historyczne Winland w tej chwili jest na festiwalu na Litwie, Imbra. Chyba to jest trzecia albo druga edycja, zupełnie się nie orientujemy. Tutaj właśnie chłopaki dzielnie walczą. Może Haldanie właśnie tutaj pokaż Grodzisko, jak to wygląda na górze. Przepiękne widoki. Grodzisko jest naprawdę potężne. Czyli to była potężna warownia. Dobra. Cięcie dróg. Tak jak najbardziej. Tutaj schody obowiązkowo. Dobrze. Idziesz na dole. Wały są naprawdę gigantyczne. Trochę przypominają wirów przy ogrodzieńcu. Ale tam wiadomo, tam mamy górki, tu niestety jest płasko w koło. Także usypanie takiego wału to jest po prostu wielki szacun dla ludzi z tamtych czasów. Dobra, teraz się przejdziemy trochę po obozie. Tutaj standardowo wyniosło. Widzicie, tutaj wrzutkę robimy. Ačiū labai Benui, puikus pristatymas ir kvietimas, taigi dar kartą raginame visus, kurie manote, kad šiuo metu nėra ką veikti, ar yra kažkokia pertrauka, tai tikrai taip nėra. Keliaukime ten link laiptų, čia per centrą maždaug, tikrai nuostabus senovinės virtuvės ir patiekalų. Tak. Naudokite spoką, kur sniegite, išsunkite iš jų viską, ką tik tai jie gali. Žiūrėm, gdzie chłopaki będą wieczorem. Na, o programa tolimesnė, taip pat netrukus 3 valandą girdėsime folkloro grupės Sviltis iš Vilniaus pasirodymą ir nuostabias dainas. Ir įvairiausius įdomius instrumentus girdėsime. Na, po to turėsime dvi paskaitas. Ir labai rekomenduoju sudalyvauti ir pamatyti 6 valandą. Tai tikrai nepraleiskite progos čia priešais sceną. Pilies juokdario pasirodymas, o kas kitas juokdarys. Turbūt daug kam pažįstamas iš socialinių tinklų, iš visokių akcijų ir dalykų vykdomų, tai Viačeslavas Mickevičius. Tai 6 valandą prie scenos turėsime įdomų, linksmą, juokingą Pilies juokdario pasirodymą. Nepraleiskite progos. Tai gražaus buvimo, gražaus domėjimosi, gražių patirčių šitame pusdienyje, kuris labai greit prabėga ir žiūrėk, festivalis jau baigėsi. Tai mėgaukimės tomis akimirkomis, kiekviena akimirka praleista čia, bendraukime, klausykimės, domėkimės, semkimės ir taip kažkaip pabūkime kartu su tais mūsų protėviais čia besilsinčiais. Już. A to nasi sąsiedzi, wielkie pozdrowienia na Ragnara, czyli lewa flanka na Wolinie. Niedługo się widzimy, także damy ognia. Czyli kruczydła, kruczydła nasi sąsiedzi. Tu dzisiaj są Nordzi, Nortelak, ale nie wiemy. Jeszcze nie widać ich tam. Tu alkoholizacja, miodna. Stoisko oblegane. Ну что,
Tutaj mamy kicerstwo. Przed chwilą właśnie walczyliśmy z nimi razem. Szybko chyba rozumiem poganą. No i zbliżamy się do naszego obozu, naszej głównej bazy. Proszę bardzo, jest obóz Landu. O, jest ich wódz Jarl, nasz kochany. Zapraszam do knajpy obok tutaj, koło łowieckie z Litwy, klubów, czyli karny pęczak. Każdy może się najeść. Super. Sława wodzowi. Sława Winland. I chodź jeszcze tylko rzucisz okiem tutaj na nasz obóz przepiękny i kończymy film. A, tu są właśnie trolle i elfki. Bractwa historycznego Winland, proszę bardzo, wszyscy jedzą, odpoczywają, jest radość, przepięknie. Uśmiechnięty panoramik, to coś oznacza. Broch. Już z daleka myślałem, że pęczak. Dziękuję panu. Co dostałeś?